Cerca il nuovo Bruno, Girardino, dentro del Piero, del Piero! Trudno powiedzieć, kim był Alessandro Del Piero dla Juventusu. Kapitanem, sztandarem, historią, legendą. Lub po prostu Aleksem. Imię tak powszechne, jak i niezwykle wyjątkowe w połączeniu z czernią i bielą. Historia miłosna ze starą damą, która rozpoczęła się 12 września 1993 roku, kiedy Giovanni Trapattoni zdecydował się w Foggi puścić w bój 18-letniego chłopca w koszulce z numerem 16 na plecach. Do tego jednak czasu zdarzyło się wiele innych rzeczy. Chyba wszystko zaczęło się od tamtego tematu w szkole podstawowej. Co będę robił, gdy dorosnę? Chciałem napisać piłkarz, ale wydawało mi się, że to za dużo. Co by pomyślał nauczyciel? Napisałem więc, że chcę zostać elektrykiem, jak tata. Z tego fragmentu, zaczerpniętego z jego autobiografii Gramy Dalej, kryje się cała istota Alessandro Del Piero. Pokora, ale także stanowczość i świadomość własnych możliwości. Nie zapomina o postaci ojca, która jest fundamentalna w jego procesie rozwoju i do dziś obecna w jego myślach. Również w swojej książce przedstawia się następująco. Nazywam się Alessandro Del Piero i gram w piłkę nożną. Wszystkie moje marzenia z dzieciństwa się spełniły. Nie sądzę, żeby człowiek mógł mieć lepszy los. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Pamiętajcie, że możecie zaobserwować podcast Historie z boiska na Spotify i nacisnąć dzwonek, aby być na bieżąco. A jeśli słuchasz mnie na YouTube, zostaw łapkę w górę. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję. Panie i panowie, przed wami Alessandro Del Piero. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Urodził się w Conegliano 9 listopada 1974 roku z pasją do futbolu w głowie. Kiedy bawi się z przyjaciółmi na podwórku, gdy zapada wieczór, powoli wszyscy zaczynają wracać do domu. On nie, pozostaje sam, choć w rzeczywistości sam nigdy nie był. Jest z nim jego nieodłączna partnerka, piłka. Dzieciństwo spędził w San Vendemiano. Odwiecznie dążył do poprawy, aby pokazać, że będąc stosunkowo niskim, z wytrwałością i determinacją można stać się najlepszym. Tak, bo gdy bawi się z przyjaciółmi, będąc najmłodszym i najniższym, zawsze odsyłano go na bramkę. To bardzo stare i twarde reguły życia podwórkowego. To również był warunek jego matki, która wskazywała na liche zdrowie syna, a pozycja bramkarza miała być idealna, bo chłopak nie musiałby dużo biegać, pocić się i narażać na niepotrzebne kontuzje. Problem w tym, że przede wszystkim odstawał warunkami fizycznymi. Zaczyna trenować też w domu, próbując kopnąć piłeczkę tenisową w wyłącznik światła. Potem ojciec robi mu miejsce w garażu, na czym cierpi jego żółto-kremowy Fiat 127, który ląduje na podwórku. Tak mijają dni i lata Aleksa, pomiędzy dziedzińcem, garażem i salonem, bo każde miejsce nadaje się do samodoskonalenia. Dwie kanapy ustawione pod kątem, krzesło jako bramka i gąbczasta piłka, idealna do ćwiczenia techniki. Zabawa nigdy się nie kończyła. Na swoim podwórku często grałem sam. Potrzebowałem wyłącznie dużo wyobraźni. Byłem mistrzem w Juventusie, przekazywałem piłkę Cabriniemu, Tardelliemu, występowałem w duecie z Platinim. Ale moje Juve było też pełne obcokrajowców. Czasami w moim zespole kopał Maradona, innym razem Van Basten, a czasami Zico i Hulit. W wieku 12 lat rodzice towarzyszyli mu na testach w Turynie, ale szybko się poddali. Poza samym dystansem od domu, woleliby, żeby syn najpierw ukończył szkołę. Tak więc w następnym roku, po zakończeniu gimnazjalnej ścieżki edukacji, młody Alessandro opuścił dom, aby dołączyć do Akademii Młodzieżowych w Padwie. To 80 km od rodzinnych stron. Nadszedł dzień wyjazdu. Emocjonalne i nieśmiałe dziecko.
łzy matki, ręce towarzyszącego mu ojca. W Padwie trafił do czegoś w rodzaju internatu z gigantycznymi sypialniami, ale chłopiec miał przywilej posiadania pokoju tylko dla siebie. Tych kilka metrów kwadratowych Alex pamięta do dziś bardzo dobrze. Długie, wąskie pomieszczenie z szafą i małym oknem, przed którym trzeba było stanąć na palcach, aby przez nie wyjrzeć. Początek należał do tych traumatycznych. Moja mama pamięta, jak jeździłem pociągiem i zalecała: trzymaj się blisko innych ludzi, bądź ostrożny. Musiałem przesiąść się w Mestre. Na połączenie czekałem nawet 30 do 40 minut. Potem rodzice przyjeżdżali do mnie do Padwy, a ja mówiłem im: uważajcie na zmianę trasy w Mestre. W tym momencie moja mama zrozumiała, że dorosłem. Dzieje się to wtedy, gdy to dzieci martwią się o swoich rodziców, a nie na odwrót. Przyszły Pinto Ricchio, jak nazywano później Del Piero, zaczął zajmować się pierwszymi obowiązkami. Dni pełne zobowiązań obejmowały 6 godzin lekcyjnych, zjedzenie kawałka tarty z sokiem pomarańczowym na obiad, potem treningi do wieczora, wreszcie powrót do internatu na kolację i praca domowa. Wracał zmęczony, ale szczęśliwy i chyba najbardziej preferował tę część dnia, bo mógł dać upust swojej wyobraźni. Marzył o przyszłych zwycięstwach, mundialach, byciu rozpoznawalnym na ulicy, by móc żyć tylko piłką nożną. Ale przede wszystkim marzył o koszulce Juventusu. Ta przyszła kilka lat później, dzięki prezydentowi Giampiero Bonipertiemu. W 1992 roku zadebiutował na zapleczu włoskiej ekstraklasy, wchodząc na 25 minut w spotkaniu przeciwko Messinie. Do końca sezonu występował sporadycznie. Trenerzy chcieli, aby stopniowo przyzwyczajał się do profesjonalnego reżimu. Kolejny sezon przyniósł już konkretniejsze wpisy do CV. 10 meczów i gol. Liczby być może skąpe, ale wystarczające, by dostrzec w nim olbrzymi potencjał. Widzi to prezydent Starej Damy, ale także i wysłannicy z AC Milanu. Ówczesny właściciel padowy, Marino Puccina, należał do fanów Rossonerich i sugerował młodemu piłkarzowi, by wyzbył się marzeń i skierował swe kroki w stronę San Siro. Niewiele brakowało, a mógłby zostać legendą Mediolanu. Milan Arrigo Sacchiego był dla wszystkich punktem odniesienia. Każdy jasno rozumiał, że tamta drużyna zmieniła futbol. Fajnie byłoby partnerować w ataku Marco Van Bastenowi. Juventus jednak szybciej sięgnął do kieszeni. Postawił na konkrety zamiast kusić wizją przyszłości. Boniperti wypłacił 5 miliardów lirów, czyli obecnie mniej więcej 2,5 miliona euro, a zawodnik miał zarabiać 150 milionów lirów na sezon, plus premie zgarniane z boiska. Trener Giovanni Trapattoni najpierw włącza go do pierwszego zespołu, ale widząc braki fizyczne, zrzuca go do ekipy młodzieżowej. W wieku 19 lat właściwym miejscem będzie Primavera. W zespole seniore Antonello Cucurettu z miejsca stał się liderem. Wygrał prestiżowy młodzieżowy turniej w Viareggio oraz krajowe mistrzostwo. Piękne i niezapomniane przeżycie. Juventus Primavera był zawsze silny, ale brakowało mu wygranych w ważnych imprezach. Nawet jeśli seniorska drużyna nie odniosła sukcesów w tamtym sezonie, to zwycięstwa młodzieżówki cieszyły nie mniej. Wrócił do treningów ze starszymi kolegami. Popularny trap z każdą sesją coraz bardziej zachwycał się możliwościami talentu. Zajęło mi raptem 10 minut, zanim zrozumiałem, że zostanie prawdziwym mistrzem. Niedługo też Alex udowodnił mu, że się nie mylił. 12 września 1993 roku przekonał się, że ma do czynienia z istotą pozaziemską w piłkarskim wydaniu. W 74 minucie meczu z Foggią zastąpił Fabrizio Ravanelliego bez cienia stresu na twarzy. Po prostu robił to, co do niego należało, jakby podczas narodzin wycięto mu układ nerwowy.
Jeśli mam być szczery, to bardziej pamiętam emocje związane z tym meczem, gdy siedziałem na ławce rezerwowych, niż moment, kiedy wchodziłem na boisko. Byłem pochłonięty grą. Zremisowaliśmy z Foggią, wówczas bardzo silną drużyną. Powiedzmy jednak, że miałem silniejsze emocje i wspomnienia z następnego tygodnia. 3 dni później, w Pucharze UEFA, przeciwko Lokomotivowi Moskwa, zadebiutował w Europie. Następnie, 19 września, na Delle Alpi strzelił w 80. minucie pierwszego gola w Serie A. Pierwszego z 290 w barwach Juventusu. Wygraliśmy i zdobyłem premierową bramkę w rocznicę ślubu moich rodziców. Wyjątkowy dzień pod każdym względem. Co dalej? W Juventusie dochodzi do kadrowego zamieszania. Parma, mająca wysoki budżet i chrapkę na najlepszych piłkarzy Serie A, ruszyła na zakupy do Turynu. Ich celem padł Dino Baggio. I jeden szkopuł. Sam piłkarz wolał zostać w Piemoncie, a stara dama również niechętnie chciała się pozbyć doświadczonego środkowego pomocnika. Juve było gotowe za to zaoferować Parmie młodego napastnika. Deal niemal przyklepano, lecz w ostatniej chwili Baggio zmienił zdanie i zdecydował, że jednak przeprowadzi się do regionu Emilia-Romagna. Nowy trener, Marcello Lippi, spotkał się z Del Piero i zadeklarował, że będzie jego czwartym napastnikiem. 20-latek odetchnął z ulgą. W rzeczywistości Lippi zmienił ustawienie na 4-3-3 i Del Piero łapał się do pierwszego składu, głównie dzięki urazom Roberto Baggio. Z przodu Fabrizio Ravanelli i Gianluca Cavialli, a tuż za ich plecami przyszła dziesiątka na lata. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W tym czasie Alex spotkał się z legendarnym właścicielem Juve, Gianni Manielnim, który należał do największych fanów zdolnego napastnika. To on nadał mu pseudonim Pinturicchio, dla odróżnienia Roberto Baggio, którego Agnelli nazywał Giotto. L'Avvocato, czyli prawnik, jak określano go w środowisku, uwielbiał sztukę, a swych podopiecznych porównywał do wspaniałych malarzy. Del Piero na razie był tym mniej znanym i mniej doświadczonym. Zanim Agnelli mnie tak nazwał, 90% ludzi nie miało pojęcia, kim był Pinturicchio. Szukając o nim informacji, dowiedziałem się, że pomimo, że sławą ustępował może innym artystom, miał swoje znaczenie w historii sztuki. Na aukcjach jego obrazy sprzedawały się za 1,5 miliarda lirów. Dodał, że nigdy nie myślał o zakupie jednego z dzieł, bo nie miał wystarczającej wiedzy w temacie. Drugi sezon upłynął pod znakiem wielkich zmian, przede wszystkim na szczycie. Marką Juventusu zaczęli kierować Roberto Bettega, Antonio Giraldo i Luciano Moggi. Nowy zarząd w pełni zaufał młodemu trenerowi Lippiemu, który świetnie spisywał się na ławce Napoli i Atalanty. Szkoleniowiec uwielbiał piłkę pozbawioną skrupułów i mocno stawiał na ofensywę. Alex zdobył debiutancką bramkę w europejskich pucharach przeciwko CSKA Sofia. Po raz pierwszy zagrał także w drużynie narodowej. W decydującym o mistrzostwie starciu, jak się później okazało, z Fiorentiną Juve przegrywało 0-2. Wtedy, na 20 minut przed końcem, stara dama wyszła z odrętwienia. Vialli zdobył 3 bramki w 2 minuty, ale ostatnie słowo należało do Del Piero. Moreno Torricelli posłał długą piłkę do napastnika w pole karne, a ten, nie przyjmując, zdecydował się na bardzo trudny strzał z woleja. Magiczne dotknięcie, fenomenalny gol. Del Piero esterno straordinario e la Juventus è in vantaggio. Quando sembrava che ormai le due squadre Notabene został wybrany najpiękniejszym w całej ponad 120-letniej historii Juventusu. Mówi się, że uczniowie Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Turynie nadal studiują trajektorię tego uderzenia. Polecam zerknąć na YouTubie, jak to wyglądało. Toldo pokonany, rezultat odwrócony. Czapki z głów. Perła, ale nie jedyna.
Od tamtego grudniowego wieczoru minął tydzień i Juventus musiał jechać do Rzymu na bardzo trudny mecz przeciwko Lazio. Bianco Celesti to potęga, a Lippi dysponował pokiereszowaną przez kontuzję kadrą. Jednak jeśli miał przewodzić zespołowi, nie mógł pozwolić, by kibice drżeli o wyniki. Del Piero zanotował dopiętę. Saradama pokonała Laziali 4-3 i wdrapała się na szczyt tabeli. Pozostali tam do samego końca, przywracając do Turynu mistrzostwo, którego brakowało od 9 lat. Na dokładkę przyszedł triumf w Pucharze Włoch i minimalnie przegrany finał Pucharu UEFA z Parmą, w którym główną rolę odegrały trafienia Dino Baggio, do niedawna gwiazdy Juve. Tak czy siak, Bianconeri zbudowali zespół gwiazd, z tą jedną najjaśniejszą w osobie Alexa. Jest już idolem kibiców i klub stawia na niego z pełnym przekonaniem. Roberto Baggio wyemigrował do czerwono-czarnej części Mediolanu, co oznacza, że dycha nie zeszła już z pleców Alexa. To liczba mistrzów. Del Piero nosił ją z naturalną elegancją, uszlachetniając to wspaniałymi grami, które prowadziły do najbardziej pożądanego celu – Ligi Mistrzów. Zaczęło się w Dortmundzie, na początek zmagań grupowych. Mecz otworzył golem po kilkudziesięciu sekundach Andreas Möller, ale po 10 kolejnych minutach było już 1-1 za sprawą Michele Padovano. Cios za cios. Gra toczy się w trudnych warunkach przy strugach deszczu. Ciężki rywal, lecz fenomen San Vandemiano miał w zanadrzu magiczną sztuczkę, która przeszła do historii. Del Piero znalazł się na lewym skrzydle, bardzo dobrze kryty przez Jurgena Kochlera. Włoch nie zamierzał na to zważać. Chciał przetestować Stefana Klosa. Wziął niemieckiego obrońcę dwa razy na zamach, po czym oddał kapitalny, techniczny strzał. Golkiper BVB nie miał żadnych szans. Pierwsza bramka Alexa w Lidze Mistrzów i od razu najpiękniejsza. Od tego momentu definicja terminu gol alla Del Piero zaczęła się rozpowszechniać. Uderzenie w podobnym stylu kibice oglądali w poprzednim sezonie przeciwko Napoli. Później zostało powtórzone także w spotkaniach z Glasgow Rangers i Steaua Bukareszt. Znak firmowy zarejestrowany. Prawa noga napastnika drożała w zawrotnym tempie. Najcenniejszy gol padł jednak w ćwierćfinale. Juventus musiał u siebie jak najszybciej wrócić z niekorzystnego wyniku 0-1 zanotowanego na Santiago Bernabeu. Nic takiego. Il Pinturicchio potrzebował tylko 17 minut, aby naprawić sytuację. Z rzutu wolnego strzelił niezwykle kąśliwie. Santiago Canizares nie był w stanie sparować futbolówki, która złośliwie odbiła się od murawy tuż przed nim. Konto zamknął Padovano, torując drogę do półfinału z Nantes, gdzie główne skrzypce odegrał dzielną kawialni. W finale w Rzymie Juve staje się mistrzem Europy, wygrywając po rzutach karnych z Ajaxem. Drugi i jak na razie ostatni triumf starej damy w Lidze Mistrzów. Ponadto 26 listopada 1996 roku Turyńczycy zostali klubowymi mistrzami świata. Pierwszy raz od dekady. Na ich ścieżce stanęło River Plate z kilkoma wybitnymi Argentyńczykami w kadrze, między innymi Arielem Ortegą. Stadion w Tokio zamienił się w arenę wspaniałej walki pomiędzy przybyszami z Europy i Ameryki Południowej. To Alessandro Del Piero zdobył decydującą bramkę po chaosie w polu karnym i złej komunikacji między zawodnikami z Argentyny. Gol piękny, ważny i niezapomniany.
Zwycięstwo w Pucharze Interkontynentalnym było idealnym zwieńczeniem 2,5 roku szaleńczej pracy. W Serie A sezonu 96-97 Juve podąża w triumfalnym marszu. Tylko Parma z Buffonem, Cannavaro i Thuramem starała się nadążyć nad Bianconeri, jednak Turyn miażdżył, zbierał punkty i zapewniał widowiska. No i pewnie zgarnął 24. Scudetto, drugie dla Aleksa. Sezon mógł być niezapomniany, lecz drugi z rzędu finał Ligi Mistrzów miał nieoczekiwane zakończenie. Juventus spotkał się z Borussią Dortmund, tak niemiłosiernie karconą w ostatnich latach. W Monako natomiast Niemcy rozegrali wspaniały mecz i arcydzieło Del Piero w drugiej połowie nie było nic warte. Bramka utknęła jedynie w kronikach piłkarskich. Mimo to tifozi Juventusu mogli cieszyć się z wybitnego roku w wykonaniu swoich idoli. Kariera naszego bohatera toczyła się ku niebu. Sezon 1997-98 okazał się zenitem tamtych trzech premierowych lat. Strzelił 32 gole we wszystkich rozgrywkach. W tym pobił magiczną barierę 10 goli w Lidze Mistrzów, co nie udało się żadnemu graczowi po rebrandingu rozgrywek w 1992 roku. Doprowadził swój klub do trzeciego finału Ligi Mistrzów, w międzyczasie strzelając gola Manchesterowi United w 20 sekundzie spotkania. W finale miał jednak problemy z przewodzicielem, a skalp zgarnął wówczas Real Madryt. Co się tyczy ligi, tylko Inter próbował walczyć z biało-czarną armią, dzięki przybyciu na San Siro Ronaldo. Włosko-brazylijska batalia w fascynującym wyścigu zbrojeń. Dwaj najwięksi gracze świata prześcigali się w każdy weekend, prawie samodzielnie napędzając Juve i Inter w kierunku dominacji w kraju i w Europie. Jeśli można by było porównać to ze współczesnymi latami, to w jakimś stopniu z rywalizacją Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. To jednak nie Ronaldo Nazario najbardziej zachodził za skórę Aleksowi. Robił to Roberto Baggio, największy rywal o miejsce Squadra Azzurra. Rok 1998 to był również czas Mistrzostw Świata we Francji. Obaj włoscy napastnicy mieli za sobą fantastyczny sezon, najlepszy w ich wykonaniu. I Del Piero i Baggio przekroczyli granicę 20 trafień w Serie A. Trudno więc było wskazać, kto powinien grać na szpicy w kadrze. Ten problem prześladował również ówczesnego selekcjonera Cesare Maldiniego, który nie potrafił znaleźć miejsca dla dwóch zabójczo skutecznych napastników na boisku. I piłkarz, i trener, i kadra, a także kibice, dzięki niemożności wybrania właściwego zawodnika, stali się ofiarami sztafety, terminu na trwałe wpisanego do słownika calcio. Słowo generalnie kojarzone z lekkoatletyką we włoskim żargonie piłkarskim niesie jedynie negatywne konotacje. Mówi o niechęci trenera do ufania dwóm równie błyskotliwym graczom, którzy grają w tym samym czasie. Ten siedzący na ławce zwykle musiał zastępować swojego, w cudzysłowie, rywala. W historii Italii można odnaleźć kilka podobnych przykładów, a najjaskrawszym był precedens z Gianni Riverą oraz Sandro Mazzolą w latach 70., gwiazdorami Milanu i Interu, których według selekcjonera Ferrucciego Valcareggi nie dało się ustawić razem, bo zaburzyłoby to harmonię drużyny. Kompromisowo wypuszczał każdego na jedną połowę, stąd nazwa system sztafetowy. Cóż, podobny problem dotknął Maldiniego przed francuskim mundialem. Sztafeta leżała uśpiona jak Wezuwiusz. 28 lat do momentu, aż włoskie media same wymyśliły pojedynek pomiędzy upadłym idolem Roberto Baggio a ukochanym przez masy Del Piero. Debata kto lepszy stała się centralnym punktem rozmów nie tylko w całym kraju, ale także dla wielu ekspertów rozprawiających o nadchodzącej największej piłkarskiej imprezie na świecie. Sprawa trafiła w samo sedno ideologii włoskiego futbolu, wywołując stare lęki między graniem tak, aby wygrać, a grą, aby nie przegrać. Ujawniła też niezdolność Maldiniego do okiełznania ogromnej głębi talentu, jaką w ten czas dysponował.
W kwietniu 1997 roku powołał Baggio na mecz eliminacyjny przeciwko Polsce. Dla napastnika Milanu było to pierwsze zaproszenie do kadry od 18 miesięcy. Mimo że Italia łatwo wygrała, a boski kucyk znalazł sposób na pokonanie Andrzeja Woźniaka, to Maldini w kolejnych meczach nie znalazł miejsca dla zasłużonego reprezentanta. Zapytany w wywiadzie ze stycznia 1998 roku o możliwość wskrzeszenia doświadczonej brygady w osobach Giuseppe Bergomiego, Roberto Manciniego i Baggio właśnie, selekcjoner odpowiedział: podziwiam ich i szanuję, ale projekty i plany naszej ekipy ich w to nie angażują. Jednak w maju fala poparcia dla włączenia Roberto w 23-osobowy skład wicemistrzów świata na mundial była tak przytłaczająca, że nie mógł tego zignorować. Zabawna i stara anegdota mówi, że Baggio dowiedział się, że jedzie do Francji za pośrednictwem telegazety. No dobrze, ale co przesądziło, że to stary mistrz stał się pierwszym wyborem? Niezagojona kontuzja Alexa z finału Ligi Mistrzów. Od razu było jasne, że nie wykuruje się na inauguracyjny mecz z Chile. Baggio uważał, że jest lepszy niż jego amerykańskie wcielenie sprzed 4 lat, kiedy to zmarnował decydującego karnego w finale mundialu. Ale znał swoje miejsce w szeregu. Wiedział, że będzie jedynie zastępcą kontuzjowanego Del Piero. Maldini zawsze mówił jasno o mojej roli. Szanowałem jego decyzję. Miałem być sparring partnerem Del Piero. W starciu przeciwko Chilijczykom uratował Włochów od kompromitującej porażki, strzelając gola na 2-2 z rzutu karnego. Selekcjoner pozostał jednak niewzruszony. Jestem zadowolony z tego, co zrobił Baggio, ale czekam na Alexa. Zbliżało się spotkanie z Kamerunem, jednak trener ciągle nie chciał narażać swojego lidera. Pierwsza jedenastka należała do Roberto. Del Piero próbował robić dobrą minę do złej gry. Wystawianie mnie od pierwszej minuty może być ryzykowne. Maldini dobrze wie, co potrafi Baggio. Włochy pokonały Kameruńczyków w dość rutynowym, spokojnym meczu, 3-0. Baggio wyłożył piłkę Luigiemu Di Biagio, a Alex mógł w końcu poczuć smak rywalizacji, wchodząc na 25 minut przed ostatnim gwizdkiem. Zastępując oczywiście swego rywala. Mógł nawet wpisać się na listę strzelców, lecz jego uderzenie genialnie zastopował Jacques Songo. 4 punkty to jednak za mało, by awansować. W ostatnim meczu grupowym z Austrią potrzebne było Włochom zwycięstwo. Tylko kto miał być odpowiedzialny za strzelanie goli? Dobrze dysponowany Baggio czy wracający do zdrowia Del Piero? W przeddzień kluczowego spotkania Alex starał się zdusić pogłoski o wzajemnej niechęci. To prawda, że między mną a Roberto istnieje sportowy dualizm, ale jest on pozytywny, a nie negatywny, jak niektórzy próbują to namalować. To on wyszedł na murawę na Stade de France w Paryżu. Austria wciąż miała aspiracje, by awansować do 1/8 finału, jednak szybko zostały rozwiane po główce Cristiana Vieriego, na którą rzucił Del Piero właśnie. W końcówce znów doszło do sztafety, a Baggio zdobył 9. bramkę na swoim 3. mundialu. Kiedy od niechcenia wbijał piłkę do siatki Austriaków, niewielu przypuszczało, że będzie to jego ostatni bramkowy wkład dla reprezentacji. Mecz z Norwegami o ćwierćfinał nigdy nie miał być widowiskiem dla piłkarskiego purysty. Włochy stworzyły raczej ciężkie show, tylko sporadycznie ożywiając się w polu karnym przeciwnika. Z kolei Wikingowie, zwolennicy długich piłek, dobijali znudzoną publiczność. O awansie zadecydował gol Vieriego. Mecz w wykonaniu Del Piero był natomiast nieco dyskretny. Zmarnował 3 dobre szanse, które, jak wielu twierdziło, zostałyby wykorzystane, gdyby napastnik wystąpił w biało-czarnej koszulce. Spokojnie, nie zamierzał ulegać presji. Podobnie jak Maldini. Zapytany, dlaczego nie wpuścił Baggio, bez ogródek powiedział reporterowi Rai, że to nie jego sprawa. Mimo dostania się do czołowej 8 turnieju, napięcia zaczęły rosnąć.
tym momencie Italia została podzielona na dwie grupy, Baggistich i Del Pieristich. Sondaże przeprowadzane w całym kraju pokazały, że przytłaczająca większość chce zobaczyć, jak Baggio walczy z Francją, jak wyrzuca za burtę gospodarzy. Uważali, że Del Piero grzęźnie pod ciężarem dawnego bohatera. Allenatore postawił jednak na swoim. Z przodu biegał Vieri i partnerujący mu Del Piero. Starcie europejskich elit jako jedyne w ćwierćfinałach zakończyło się bezbramkowym remisem. Z poziomu murawy na Stade Vélodrome wiało przeraźliwą nudą. Napastnik Juventusu zaliczył bezbarwne 67 minut, zmieniony przez Roberto, który miał swoją jedną wymarzoną szansę, ale minimalnie przestrzelił. Doszło do rzutów karnych, gdzie w najważniejszym momencie nie trafił Di Biagio. Znów smutek, znów rozczarowanie, znów pech. Zinedine Zidane, odnosząc się do pokonanych, stwierdził: Włosi mieli najlepszych napastników na świecie, ale nie wiedzieli, jak ich wykorzystać. Skoro masz Vieriego i Del Piero na boisku, nie możesz na nich nie grać. Alessandro został przez włoską prasę ukrzyżowany. La Repubblica porównała jego występ przeciwko Francji do lotu pustej plastikowej torby na wietrze. A sam negatywny bohater szczerze kwitował: Francja nie przyniosła mi szczęśliwych wspomnień. Nie zrobiłem tego, co chciałem dla siebie i dla zespołu. Pierwszy dołek w karierze. W plebiscycie magazynu France Football, przyznającego złotą piłkę, zajął dalekie 16 miejsce. Gdyby nagrodę przyznawali w połowie roku, prawdopodobnie by ją wygrał. Na kolejnym mundialu przeszedł przez kolejną sztafetę, tym razem wchodząc w buty Baggio, natomiast w jego buty wszedł Francesco Totti. Rywalizacji tej jednak brakowało takiej intensywności, a i reprezentacja nie pokazywała się z najlepszej strony. Turniej marzeń miał dopiero przyjść 8 lat później, w Niemczech. Zanim dojdziemy do 2006 roku, Del Piero pokonywał wiele większych i mniejszych schodków. Najgorsze przydarzyło się w trakcie sezonu 98-99. Dzień przed swoimi 24 urodzinami Juve grało na wyjeździe z Udinese. Przy niefortunnym kontakcie obrońcy Marco Zanchi, Alex niezgrabnie wylądował na lewym kolanie. Leżąc na kupie ziemi we Friuli, stało się jasne, że to coś poważnego i że potrzebuje natychmiastowej pomocy. Zerwał więzadła przednie oraz tylne. Sezon z głowy. Poleciał do Stanów Zjednoczonych na operację. 9 miesięcy spędził na rehabilitacji. Tak naprawdę po tym incydencie nigdy nie był tym samym piłkarzem. To przełomowy moment, który podzielił jego karierę na dwie części. Wybuchowe, dynamiczne tempo, które kiedyś przerażało wszystkich obrońców, minęło bezpowrotnie. Podobnie jak w przypadku innych graczy, wracających po poważnych kontuzjach kolana. Napastnik musiał nabrać masy, starając się wzmocnić nogi, stąd też wydawał się sporo wolniejszy. Był to dla mnie strasznie trudny okres. Moja kariera zawisła na włosku. 9 miesięcy bardzo się dłużyło. Wielu lekarzy potwierdzi, że muszę uważać się za szczęściarza, że mogłem w ogóle znowu grać w piłkę. To nie koniec kłopotów Alexa. W późniejszym okresie napastnik, ze względu na dramatyczny przyrost masy ciała wraz z innymi piłkarzami Juventusu, zamieszany był w aferę dopingową. Wszystko przez Riccardo Agricole, lekarza Juve, skazanego pierwotnie za podawanie sportowcom leków niebezpiecznych dla zdrowia, a później uniewinnionego. Proceder ten miał odbywać się w latach 94-95, a cień oskarżenia na Del Piero rzucił Zdenek Zeman, trener Romy, w wywiadzie dla L'Espresso. Znam lekarzy, którzy przeszli z kolarstwa do futbolu, aby szprycować piłkarzy. Kto dziś oprze się pokusie magicznej pigułki, która uczyni cię sprawniejszym i odporniejszym? Patrzę na Gianluca Vialiego i Alessandro Del Piero i widzę eksplozję mięśni. Porównałem sobie ich zdjęcia. W ciągu roku zmienili się nie do poznania. To niemożliwe bez środków wspomagających. Zeman zdetonował w środowisku C4, ale sam dostał odłamkami. Vialli nazwał Czecha terrorystą i zgorzkniałym facetem, a Alex pozwał go do sądu. Jak wszyscy profesjonaliści, jestem prowadzony przez klub i sztab medyczny, który oczywiście mnie kontroluje i interweniuje w sposób prawidłowy, absolutnie dozwolony.
Jak zakończyło się dochodzenie w sprawie domniemanego oszustwa sportowego zawodników Juve? Prokuratura w Turynie prowadziła w 1999 roku sprawę przeciwko Del Piero, Deschampsowi i Di Livio, ale zdecydowała się umorzyć postępowanie w sierpniu 2000 roku, nie znajdując żadnych dowodów. Wszystkie testy antydopingowe przeprowadzone na graczach Starej Damy w tamtym okresie, zarówno we Włoszech i za granicą, dały wynik negatywny. Niesmak jednak pozostał przez długie lata. W międzyczasie Del Piero wrócił do gry pod kierownictwem nowego trenera, Carlo Ancelottiego. Służył wtedy głównie jako asystent, zapewniając 14 ostatnich podań w Serie A i 20 we wszystkich rozgrywkach. Spotkał się jednak z krytyką za niezdolność do zdobywania bramek z akcji, ponieważ 8 z 9 goli jego autorstwa padło po stałych fragmentach gry. Prezydent Umberto Agnelli z trudem rozumiał obniżkę formy piłkarza, którego wcześniej ubóstwiał. Publicznie dał też do zrozumienia, że jego podopieczny zostanie potraktowany tak jak każdy inny piłkarz, jeśli jego wyniki nie ulegną poprawie. Jeśli nie będzie grał dobrze, trener odsunie go od składu. W zeszłym roku rozpieszczaliśmy go, w tym będzie oceniany jak wszyscy. Honorowy prezydent Gianni Agnelli, który wcześniej nadał Del Piero przydomek Il Pinturicchio, teraz nazwał swoją gwiazdę Godotem, imieniem postaci z powieści Samuela Becketa, czekając na Godota. Symbolicznie Juventus czekał, aż ich największy talizman wróci do poprzedniej formy. Co więcej, pod koniec sezonu 99-2000 jego niegdyś doskonałe partnerstwo w ofensywie z Filippo Inzaghim stało się mniej efektywne z powodu nadmiernego indywidualizmu Pippo, a także z braku zrozumienia i napiętych relacji pomiędzy nimi na boisku. Szczytem konfliktu było ligowe spotkanie z Wenecją, wygrane przez Juve 4-0. Aż dwa razy w tym meczu Filippo i Alex znaleźli się oko w oko z bramkarzem rywala. Dwukrotnie piłkę posiadał Inzaghi i dwukrotnie nie odegrał do lepiej ustawionego partnera. Za każdym razem sam finalizował akcję. Del Piero wybuchł później podczas wywiadu. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z tak wielkim egoistą jak Inzaghi. Ten bronił się jak mógł. Każdy napastnik powinien być egoistą. Gdy tylko znajduje się w polu karnym, chce strzelić gola. Koledzy z zespołu wówczas dla mnie nie istnieją. Po tej wypowiedzi stało się jasnym, że dni Pippo w Juventusie są policzone. Lato 2000 i najgorszy turniej Alexa. Pomimo imponującej liczby zdobytych mistrzostw świata, Włosi wygrali Euro tylko raz, w 1968. Belgijsko-holenderskie rozgrywki o prymat na starym kontynencie były idealną okazją, by wreszcie odgonić złe demony. Trener bez uśmiechu, czyli Dino Zoff, poprowadził swych podopiecznych przez kwalifikacje suchą stopą, ale nie bez problemów. Mocno krytykowany za niewykorzystywanie bogactwa dostępnych ofensywnych talentów, szczególnie w jego niechęci do wystawiania Del Piero. Optymizm w narodzie jednak nie zgasł, chociaż wypadnięcie z powodu kontuzji Gigi Buffona i Cristiana Vieriego mocno nadszarpnęły wiarą tifozich. Zupełnie niepotrzebnie. Nadzieje zaczęły rosnąć, gdy Włochy wyszły z grupy z 3 zwycięstwami. Rumunia, która wcześniej wyeliminowała Anglików, została pogoniona w ćwierćfinale dzięki bramkom Tottiego i Inzaghiego, którzy zupełnie nie potrzebowali pomocy siedzącego na ławce Del Piero. Napastnik pokazał się w półfinale przeciwko Holandii, lecz wywarł bardzo mały wpływ na poczynania Italii. Zamiast tego bohaterem obwołano Francesco Toldo, który zaliczył doskonałe 120 minut pomiędzy słupkami, a dodatkowo wybronił 2 karne w konkursie jedenastek. Wygrana z Oranie oznaczała pojedynek w Rotterdamie z aktualnymi mistrzami świata, Francją. Del Piero zaczął z ławki. Szansę otrzymał Marco Del Vecchio, który odwdzięczył się Zoffowi golem w drugiej połowie. Wszystko zmierzało ku dobremu. Selekcjoner wpuścił później Alessandro, słusznie sądząc, że będzie centralnym punktem kontrataków.
Napastnik dwukrotnie znalazł się sam na sam z Barthezem, ale raz nie wcelował bramkę, a w drugiej sytuacji trafił prosto w łysego jegomościa. Mógł zabić mecz. Francuzi już by nie odpowiedzieli. Zamiast tego, w 94 minucie, Sylvain Wiltord zaskoczył rozpaczliwie interweniującego Toldo. W dogrywce zaś gwoździa przybił David Trezeguet. Ten sam, który za chwilę zostanie nowym kolegą z drużyny Del Piero. Ten do Turynu wracał rozbity do reszty. Zawiódł na całej linii, w najważniejszym momencie. Będąc w tym czasie najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie, biorąc pod uwagę pensje, bonusy i wpływy reklamowe. Euro 2000 wyraźnie pokazało, że nie dojeżdżał z formą. Za każdym razem, gdy zamykam oczy, widzę tylko dwie szanse, których nie udało mi się wykorzystać. Po prostu nie mogę sobie tego wybaczyć. Następny sezon i kolejne wielkie wyzwanie. 26-latek zmagał się z niekonsekwencją i znalazł się na uboczu składu Juve. Śmierć jego ojca w lutym 2001 roku okazała się punktem zwrotnym. Skierował swoje emocje do oszałamiającego, pięknego gola przeciwko Bari, aby utrzymać drużynę w wyścigu o tytuł. Odegrał kluczową rolę w utrzymaniu presji na AS Romie, która ostatecznie jednak zgarnęła Scudetto. Asysty Del Piero zachęciły Juventus do sprzedania Zinedina Zidana do Realu. Działacze mieli jasny przekaz. Nowo namaszczony kapitan starej damy będzie teraz głównym dostawcą artyzmu dla swojego zespołu. Dwa tytuły mistrzowskie w kolejnych latach wynagrodziły tę decyzję, ale Del Piero nadal nie był tym samym zawodnikiem, którego oklaskiwały trybuny przed kontuzją. Oszczędzał się, redukując przyspieszenie, za to nadrabiał, pokonując obrońców na krótkim dystansie. Technika i inteligencja pozostały nienaruszone, szkoda tylko, że aura niezwyciężonego gdzieś zniknęła. Nawet jako najbardziej prestiżowy i najpopularniejszy zawodnik Juve nie mógł być już nietykalny. Po sezonie 2003-2004, zniszczonym z powodu urazów, Del Piero skończył 30 lat, a liczba wątpiących się pomnożyła. Do Juventusu przybył Fabio Capello i od razu kupił Zlatana Ibrahimowicza, by towarzyszył Trezeguet w ataku. Wielu uważało, że kariera Aleksa w Turynie dobiega końca. Po raz kolejny potrafił zaskoczyć. W spotkaniu z Milanem asystą do Trezeguet, wykonaną przewrotką, zapewnił kolejny tytuł, kończąc kampanię z 17 trafieniami, lepszym wskaźnikiem niż Ibrahimowicz. Juve to wystarczyło, by go zatrzymać, choć on niespecjalnie był zachwycony spędzaniem tak długiego czasu na ławce. Następna jesień i wiosna stała się dla pięknie starzejącego się kapitana głośnym powrotem do formy. Strzelił 20 bramek i dostarczył inspiracji na boisku. Właśnie wtedy przeszedł do historii jako najskuteczniejszy piłkarz Bianconerich. Licznik wskazywał wówczas 283. Zrobiłem to, co zrobiłem. Nie pytajcie mnie o liczbę goli. To tylko liczby. Cieszę się, że mogłem tyle lat służyć mojemu klubowi. Del Piero wrócił do łask publiczności, lecz Capello nadal trzymał stronę Ibry. Szwed przeżył jałowy sezon przed bramkami rywali. Co z tego, skoro włoski szkoleniowiec nadal widział w nim napastnika pierwszego wyboru. Aleks czuł, że w wieku 31 lat nadal jest w doskonałej dyspozycji i zasługuje na plac w każdym meczu. Stało się jasne, że zawodnik i trener nie mogą już dłużej ze sobą współpracować. Tylko jak zwolnić trenera, który właśnie wywalczył dwa mistrzostwa z rzędu? Z pomocą przyszła afera Calciopoli. Opowiadałem wam o niej w jednym z odcinków podcastu. Juventus został uznany za winnego nieuczciwego wpływania na arbitrów i pozbawiono go dwóch ostatnich triumfów. Historyczny klub zdegradowano, a najlepsi gracze i menedżer uciekli z tonącego statku. Fatalna sytuacja dla klubu, idealna dla Del Piero. Wszyscy jego przeciwnicy i pretendenci czmychnęli z Turynu, podczas gdy dobrzy przyjaciele w osobach Pawła Nedveda i Trezeguet pozostali, by pomóc drużynie w przejściu przez smutną rzeczywistość na zapleczu Serie A. Największy Juventino w historii, mimo że miał mnóstwo ofert z klubów z całej Europy, stwierdził, że nawet przez chwilę nie przemknęła mu przez głowę myśl, aby zmienić barwy. Prawdziwy dżentelmen nigdy nie opuszcza swojej damy. W T
ten sposób umocnił swój status legendy, lojalnie prowadząc Juve z powrotem do Serie A i pozostając najważniejszą figurą w procesie odbudowy Juventusu. Kariery jednak nie mógłby zaliczyć do całkowicie udanej, gdyby nie zrehabilitował się przed całą włoską publicznością. W reprezentacji do tej pory jedynie zawodził. Jakże byłoby pięknie, gdyby w końcu ucieszył swój naród na wielkiej imprezie. Dostał taką szansę na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 2006 roku. Właściwie w perspektywie Del Piero cały turniej przebiegał tak, jak i te wcześniejsze. Nie błyszczał. Wchodził w fazie grupowej. Od pierwszego gwizdka zagrał w walce o ćwierćfinał z Australią. Był suchy aż do pamiętnego półfinału w Dortmundzie z gospodarzami imprezy. To wtedy świat zamarł i zwrócił wreszcie na niego uwagę. W dogrywce, gdy Niemcy bezowocnie dążyli do wyrównania, które wymusiłoby wyłonienie zwycięzcy w rzutach karnych, wszechwładny Fabio Cannavaro wybiegł ze swojego pola karnego. Ubiegł wahającego się Lukasa Podolskiego. Sekundę później zostawił piłkę do rozegrania Francesco Tottiemu, a ten wypuścił osamotnionego Alberto Gilardino. Z lewej strony obiegł go Del Piero. Kilkoma susami zostawił za sobą całą zmęczoną ekipę Die Mannschaft. Dostał futbolówkę i zapakował ją w samo okienko bramki Jensa Lehmana. Włochy w jednej chwili wybuchły. Oszalały, jakby w tym samym momencie eksplodował i Wezuwiusz jedna. Cannavaro, Totti, Gilardino, Del Piero, Golazo. A później finał i ta przeklęta Francja. Znów pojawił się w samej końcówce. Nie mógł zrobić nic więcej, jak tylko zobaczyć z bliska, jak w dogrywce jego kolega Marco Materazzi ląduje na murawie, trzymając się za klatkę piersiową. Jak Zidane, jego wieloletni druh z Juventusu, w fatalnym stylu kończy swoją karierę. On by tak nie potrafił. On chciałby zejść ze sceny jako bohater. W konkursie jedenastek widzi, jak jego najlepszy przyjaciel, David Rezegę, który 6 lat wcześniej pozbawił go tytułu mistrza Europy, obija poprzeczkę. Ustawił piłkę i ma przed sobą Fabiana Barteza. Del Piero. Zemścił się za te wszystkie koszmary z Rotterdamu i pewnie wpakował piłkę do siatki. Jeszcze tylko Fabio Grosso i mógł cieszyć się z Mistrzostwa Świata. 4. dla Włoch, 1. dla niego. A jeszcze przed mistrzostwami wcale nie było pewne, że do Niemiec w ogóle pojedzie. Po zawodach śmiał się. Gdyby Lippi nie wziął mnie na pokład, rozjechałbym go swoim autem, a jego cholerną łódź zatopił. W rzeczywistości jego kariera zawsze przebiegała w cyklach. Zaczynając w Serie B, wrócił po mundialu do samej istoty swych piłkarskich korzeni, by walczyć zębami i paznokciami o ukochaną drużynę. Wielokrotnie krążył wokół obrońców na całym kontynencie, doprowadzając ich do zawrotów głowy. Czy to przeciwko drugoligowemu Rimini, czy przeciwko reprezentacji Le Bleu. Gdy zarząd zaoferował mu możliwość wycofania koszulki Juventusu z numerem 10, on zaprotestował. Nie róbcie tego. Niech młodzi chłopcy marzą, aby kiedykolwiek ją założyć i być mistrzem. Dzięki każdemu z osiągnięć mistrzowi świata udało się wielokrotnie doładowywać niekończący się eliksir blasku. Osiadł w panteonie wielkich na wieczność. Przedłużając karierę, spędzał czas w Australii i Indiach, ale jego klasa i styl ciągle się przenikały. Przez 19 lat Il Pinturicchio oddawał wszystko biało-czarnej drużynie. I nie jest przypadkiem, że najlepiej spuentował go jego wieloletni trener Marcello Lippi. Jeśli chodzi o Alessandro, moje myśli są bardzo jasne. Podsumowałbym go 4 słowami. Del Piero to Juventus. Dajcie znać w komentarzu pod tym odcinkiem na YouTubie, z czym kojarzy Wam się Alessandro Del Piero. Tradycyjnie
powspominajmy trochę. Będzie mi również miło, jeśli zostawicie po sobie ślad w postaci łapki w górę. Dziękuję. Konrad Szymański, Historie z boiska, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.